Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Light 2. Tu słyszałem, że coś tu się dzieje. Co tam, kolego? Ła! Ja ci chciałem skopa gnoju. Ła! No i dostałem po plecach. Cham głupi. Ja się przywitać dobrze nie można. Lecisz. Śmieciu. Spać. No, od razu lepiej. No i co ja tam chciałem? A no tak, mam modyfikację. A mam dwie nawet. No to git. Dobra, bo chciałem zobaczyć. No to lecimy do tego punktu. I co ja wam dzisiaj powiem? Powiem wam, że chyba niedługo będziemy kończyć tego Dying Lighta w ogóle, bo sprawdzałem, że fabuła Dying Light 2 wystarczy na 25 godzin. A zobaczmy na Steamie, ile ja mam godzin. Uwaga! 20, więc powinno nam zostać, nie wiem, może max 10 odcinków. I chyba dodatku do Dying Light 2 jednak nie kupię, dlatego że zbliża się premiera Sons of the Forest. A jak zapewne wiecie... No przecież spadłem na samochód! Co za zepsuta gra! Nie, to jest irrealne. Przecież to tak miało być, że spadam na samochód i nic mi się nie dzieje. Spadłem na samochód i się zabiłem. Nie ogarniam tej gry. Dlaczego to się tak stało? Zepsute. Co to są za wyjce jakieś? Kurde, ściszcie się. A, bo się noc robi. No to jeszcze lepiej. Leć, Aiden. Już chciałem powiedzieć Crane. A w ogóle to Cranem będzie trzeba chyba zagrać. I eliminacja. Ała. No i się tylko czołgają w ogóle. Spać. Fuck. O nie, bo się ściemnie. Ja muszę się tam dostać. Już po ciemku. Nie. Nie chcę. Mama. Możecie w ogóle pisać, czy chcecie Dying Lighta 1 jeszcze raz. I w ogóle rozpocznę serię z Minecrafta, bo zrobiłem tak zajebistą paczkę, że nie mogę się powstrzymać. To jest najlepsza paczka modyfikacji, jaką w życiu udało mi się stworzyć, jaką w życiu widziałem. Zostaw to! Oblechu. Dobra, skaczemy się tu. Trzeba się dostać na jakiś wyższy punkt, żeby przelecieć na ten drugi budynek. Chociaż tu jest linka. Można po niej przejść. Już myślałem, że będzie przezroczysta. Ale całe szczęście da się przez nią przejść. Pytanie, czy będzie tu mutant do zabicia, czy też nie. Oby nie. No tak, zapomniałem, że mam latarkę. Nie to! No jeszcze lepiej. Super. Tak, znajdźcie mnie, tu jestem. Nawet wam dupę wystawię, żebyście mieli mnie łatwiej ugryźć. Tu nic nie ma, nie? W sensie przejść nie ma. Nie, ale ten Dying Light 2 ma do dupy sterowanie w ogóle w porównaniu do jedynki. Taki upośledzony się czuję. Ma miejsce ukrycia. Myślałem, że tu jest coś do podniesienia. Nie, no tu nie ma gdzie wejść. No, dobra. Jakieś powiadomienie przyszło. Widzę, że trzeba się cofać. Okej, no to się cofajmy. Pytanie, jak ja mam się tam dostać? No przecież... Nie dolecę na te rusztowania. O. No ale to jest daleko. Nie no, nie uda się. Ryzykuję. Nie, w ogóle nie ma szans. To się na pewno nie uda. Dobra, też wiem, że tak przeskakując będzie szybciej. Tam jest chyba gniazdo... Tam jest przemieniec. Chyba jakiś inny mutant. Konflikt wojskowy. Nie, ja podziękuję tego. Jak mam się tam dostać? No może wypada... Czym ty jesteś? Jakieś czerwone cholerstwo. Się boję. Po nocy. Gangrena.
Maczeta jednoręczna, fajne. Dobra, zbieramy to wszystko. I trzeba chyba iść z drugiej strony. Nie wierzę, że to mnie odbije. Aż tak. No właśnie. Nie pomogło. Łap się tego. O! No to dobrze. O nie. To się nie uda. To się nie uda. Dobrze, że udało mi się wrócić. A może zrobię bieg po tej ścianie. No i dupa. No nie wiem, co mam zrobić. No przecież myślałem, że to mi życie uratuje ten bieg po ścianie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić. Świetnie. Fajnie, cieszę się, że go wykryto. Aha, się zrespiłem w tym mieszkanku tutaj. Tylko jak ja mam się tam dostać? Bo nie wiem. Przejdźmy drugą stroną. Może się uda. Słyszałem ludzi, albo mi się wydawało. Nie wiem, wejdźmy może na dach. O, dobra, tu się uda wejść na dach. Żeby nas nie... No, wejdź na to, debilu. Chcę go zabić. On wygląda jak ten z jedynki. No i dupa. Trudno. No to lecimy. Sprinter uciekł. Wiem, że uciekł. Mam go w dupie. Niezwykle głęboko. Jak się tam dostać? O, no dobra. Już wiem, jak się tam dostać. O, dzień dobry, panie wyjedz. A po cały pan w dupę. Spieprzaj, dziadu. Nie chcę się z tobą w ogóle bawić. No. Dobra. I co teraz? O, może środkiem przejdę? Chyba nie. Ale to dupy. Jakie to jest trudne w ogóle. To jest gorsze niż wejście do korka maczety. Przecież... O, dobra. Wejście po korek maczety było łatwiejsze. Mamy to. Dobra, no to chyba wejdziemy teraz. No, chwyćże się tej drabiny, cymbale! Miałem upośledzony po prostu. Kran był lepszy. Ja chcę mojego krana z powrotem. Nie, naprawdę, ja chyba przejdę jedynkę jeszcze raz na kanale. Z Mikołajem we dwóch. Jeszcze defollowing byśmy zrobili. Bo po prostu... No ten Aiden to jest jakiś niepełnosprytny, intelektualnie. Jutra leci. Wskaż. Nie, może ta dwójka to w ogóle jakaś taka jest. Nie wiem. Tu wskoczę? Dobrze. Poszukaj lampy V w kontenerach. No to są zombie. Chodźcie, zapraszam, zapraszam. To chyba w ogóle nie było mądre, żeby to rozwalać w nocy. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Świetnie, tylko powiedzcie mi, gdzie jest ten pojemnik. Ale w ogóle wydaje mi się, że jak mam kontakt z tymi grzybami, to powinno mi się oddawiać chociaż trochę. Leżeć, psie. O, otwórz. Co tu jest? Coś tam słyszę.
I bardzo mi się to nie podoba, ktoś do mnie pisze. No, nic mi to świetnie. Jeszcze coś. Dawaj, bierz to. Czy ja mogę coś ulepszyć? Mogę coś ulepszyć. No to ulepszamy życie. Gdzie tu jeszcze mogę wejść? Nie wiem. Tu wchodziłem. O, zamek. Okej. Dobrze. Dawaj, lewo, prawo i wchodzimy. Jasny chuj. No, złaź, paranie. Na dół masz złazić. No, dawaj, dawaj, bo jebiesz o glebę. Dobrze. Ale ja się boję. To będzie jakiś przemieniec, albo jakieś inne chujostwo. Nie, miałem tu w ogóle nie schodzić. Nie, jestem upośledzony. Ja miałem po kontenerach szukać na górze. O. No nie! No nie wierzę. A było iść w tą kondycję. No dobra, to jeszcze raz wejdziemy od zewnątrz chyba. Nie mam wyboru. Nie, no ale nie wierzę, to nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Jaki to jest failowy odcinek dzisiaj? Będzie najtrudniejsza misja. Najtrudniejsza misja, której nie. Najtrudno prostsza misja. Której nie umiem przejść. Nie wiem. Skakuj. Ja miałem tu przejść! A nie, tutaj tu ja już byłem. Otwieraj tę skrzynkę, co to jest? O, lampy. No wiedziałem! Wiedziałem. Nie. Proszę, Hal, zostaw. Zabij mu tamta na dachu. Nic mi nie jest, ale zaliczyłem upadek. Lampy się zniszczyły. Pozbędę się tego bydlaka na górze i sprawdzę drugi kontener. Juan musi być w twoim typie. Co? Co? Luan, spadaj. XT. No dobra. Zobaczmy, jak sobie z nim poradzimy. Chociaż cienko to widzę. Zabij mutanta. Zobaczmy, czy ja mogę. Leków mam mało, to trzeba na pewno stworzyć tego więcej. Muszę jeszcze zrobić na pewno małotowy. To też się przyda. Ok. Leć, łap to. Ok, dobra. Oła! Dobra, ale uderzył go. Gaśnicą. Fuck. Tylko tego jeszcze brakowało. Gin. Ale pun dobry. O! Po dupie, po dupie. Tak jak lubię. No właśnie. No, że on takim czymś potrafi mi krzywdę zrobić? Chłonie. Zmienimy ci narodowość. Ła! Wszyscy mnie przewalają. Ratujcie. Jakie to trudne. Lecz się dalej, baranie. Też życia masz mało. No. Strzelimy mu. Z tego. Przecież robiłem. Czemu?
Chodź tu, gnoju. Mam coś dla ciebie. Żryj to. No rzuć, dobra, rzuć. Ała! O, jest trudne. Ale dobra, w końcu się uda. Ale ten odcinek przynudzenia. Ja niedawno wstałem, wybaczcie. Jest dopiero 10. Chyba sobie pójdę zrobić śniadanko po tym odcinku. Dobrze, zdech. Spać. Chamie. Brudny. No i dobrze. Te trofea bym musiał jeszcze go posprzedawać, bo chyba można sprzedawać, nie? Górą? Nie górą. A którędy? No gdzie to tu się wchodzi? Tutaj się wchodzi. Ja pierdolę, jakie są maskowane te drzwi. Co tu masz? Pokaż to. Lampy. No, no. A tu? To dla mnie? Zamek, Demoulin? Mam te lampy. Tuzin skrzyni albo i więcej. Nietknięte. Très bien, kolego. Tobias mówił, że im też pomogłeś. Wielkie dzięki. Tu es très débrouillard. Dzięki. Cokolwiek to znaczy. Sam się z tym wszystkim nie zabiorę. Zwłaszcza jeśli mam się przebijać przez zarażonych. Chłopcy wlezą na dach i zajmą się tymi lampami. A ja co mam robić? Juan? Mamy lampy, ale oddział trafił na renegatów. Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku. No, jeszcze przyjdź. Przynieś, podaj, pozamiataj, kurwa. Dobra, to pójdę. Ile? 600 metrów. O, jak daleko. Jak się przebiegniemy ulicami, to będzie szybko. Jest tu na co? Jest na co skoczyć. No. Można. Można, prosto. Jak zacznę wyjść, to po prostu użyję paralotni i zniknę. Myślę, że ulicą będzie tak czy inaczej szybciej. I wygodniej. Ale to pierdalnie. A tutaj chyba nie ma punktów za wysadzanie tych budli. Za zabijanie tymi budlami. Oła. Metro. Kurde, to metro to groźnie się wydaje. W apokalipsie zombie. Nie wiem, czy ja chcę metra, do metra wchodzić. Oj, tam coś wyszło. Przemieniec, uwaga. Dobra, spróbujcie tak, frajerzy. Bawcie się dobrze. Jaki tam niski poziom odporności? Jeszcze mam 2 minuty. Nie wystarczy. Zapraszam, zapraszam wszystkich. Chodźcie. Będzie fajna zabawa. Szczególnie, jak wam się nie uda mnie złapać. No, i teraz sobie tu skoczymy. Tu. Oj, nie dolecę. No trudno. No, ale tak mogę. No nie? Chociaż oni są chyba szybsi niż ta lotnia. Tam para lotnia. O, kolejny wyskoczył. Ja co pójdę tędy. No, ale wydaje mi się, że nie mogą się dostać w tyle różnych miejsc, które ja mogę. Przynajmniej aż tak łatwo jak ja. Zostaw, nie dotykaj. Zostaw to, zostaw mnie. O, fuck, czas nam się kończy. Nie no, damy radę. Myślę, że będzie git. Już widać ten statek. No skacz na to auto. Dobrze. Teraz jedynka. Nie wiem. No! Odblokuj się, baranie! Zdechniesz! Dwójka, dwójka. Dobra, starczy ci. Więcej nie trzeba. Skacz. Oni chyba tak nie potrafią. Oj, ja też nie. Dobra, to lecimy dalej. Bał się, frajerze.
No, prawie tam jest. Dobra, już. Luzi, spokojnie. No, cześć kolego. Drugi kolega. Fajnie, fajnie, bawcie się dobrze. No, to lecimy dalej. Ja muszę zapas na wyjazd w ogóle ponagrywać dzisiaj. Wyjeżdżam w piątek, a dzisiaj jest poniedziałek. Potrzebuję minimum 4 filmy, bo ja w piątek wyjeżdżam, w poniedziałek wracam. Więc minimum muszę nagrać jeszcze od poniedziałku do piątku. To minimum tak z 10 filmów muszę nagrać do piątku, nie? Tak, to tak 3 filmy dziennie najlepiej by było. Miałbym taki konkretny zapas. Czemu ja tu cofnąłem się? Tu mam iść. No nie da się skakać, ale to dupy. Biegnij, biegnij. Wolę na to daleko, ten swój pokoik. Właśnie. Tu jesteś. A tam się co robią? Jakiś trójkąt robią. Wiesz co to, Aiden? Wygląda jak mysie bobki? Śród? Dios, que triste. Aiden, to przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Rybie jaja. Dokładniej ikra białugi. Prosto z Morza Kaspijskiego. Rozpływa się na języku. Można poczuć smak fal Czarnego Morza w odległej krainie. Świat jest pełen pięknych rzeczy. Pięknych doznań. Ślicznych chłopców i dziewczynek. Ale drętwe żołnierzyki tego nie dostrzegają. Co masz na myśli? Nie da się w pełni korzystać z uroków życia, kiedy głowę ma się zapchaną politycznymi intrygami. O kim mówisz? O Jackach, Matach i Aidenach tego świata. Wielka szkoda, że wybrałeś złą drużynę. Nie wybrałem żadnej drużyny. Musisz być samotny. Ja, jak widzisz, stronię od samotności. Matt zdradził ci, co zrobi z tymi lampami w miejscu, gdzie nie ma prądu? Albo jak planuje wykonać tę samobójczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go i powiedz mu, że lampy będą dostarczone do wieżowca VNC. Matt, mamy już te lampy. Okej, Aiden, dobra robota. Mam nadzieję, że Juan ci nie dokuczał. Kurde, nie no, nie będę się tam... Juan mówi, że w wieżowcu VNC nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Juan robi cię w chuja. Nie przejmuj się nim. Aiden, powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Czekaj na sygnał. Tak? Jest. Mam nadzieję, że lubisz dostawać rozkazy. Jack uwielbia je wydawać. Miej radio pod ręką. Niedługo dostaniesz więcej informacji. Zajmij się dla mnie tą dwójką. Którą dwójką? Mam ich obudzić? Wszystko ma swoją cenę, skarbie. Chyba nie pomaga. Audycja. Czemu mam tam czwórkę jakąś? O co z tym chodzi? Dlaczego tam jest czwórka? W ogóle przejdźmy się gdzieś do jakiegoś handlarza jeszcze. Chciał zobaczyć, co ja mogę posprzedawać. Czy ja mogę sprzedawać te trofea, bo mi się wydaje, że ja tego nie sprzedawałem przez całą grę. Dobra, handlarz jest na górze. Więc no podejrzewam, że mogę mieć tego dość dużo. Zobaczmy. Dzień dobry. Tak, wiem. Zdalny ładunek C4, fajne. Mina, Molotow. No to są takie rzeczy, że nie chcę. Szkoda, że tych ciuchów nie mogę sobie porównać do swoich. Ale dobra, sprzedaj. No dobra, tu mam to trofeum. Wszystko. Tego mi było trzeba. A, myślę, że to droższe będzie. To jest gówno warte. Jasne, biorę to. Dobra, mam 3000. Zobaczmy sobie, jakie są bronie. 43. O, ale gówno. Ale syf. Nie, no pani koleżanko, tak to się bawi. Nie będę. Czy ja mogę coś tu subgrade'ować? Pałka silnikowa. Czy to jest do subgrade'owania, czy nie? Nie jest, niestety.
Niegrzeczna dziewczynka, to jest fajna broń, nie? Ale jest już upgrade'owana na jeden, więc nie potrzebuję. Tobi jest to 8, bo po co mi coś innego? No dobra, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. No i to tyle. Do zobaczenia. No i cześć.